poranka dźwięki Antoni Libera, pisarz, tłumacz, reżyser teatralny, krytyk literacki. Dzień dobry. Witam państwa. Popioły Samuela Becketa w pana przekładzie i reżyserii to nowe słuchowisko premiera już w najbliższą sobotę. Właśnie słuchowisko, bo tak został pomyślany ten tekst, który Samuel Beckett napisał w 1959 roku. Zgadza się. Opowieść bardzo kameralna. Doskonale pasująca do czasów, w który wchodzimy, czyli tego szczególnego momentu w roku przełomu października, początku listopada, kiedy myślimy o, o utracie. To jest opowieść o tym, co pozostaje, kiedy wydaje się, że już niewiele jest. Jak zwykle, u Beketa to słuchowisko ma dwa wymiary, bo nawet nie można powiedzieć o dwóch warstwach. To znaczy, wymiar realistyczny czy quasi-realistyczny, bo to jest taki bardzo specyficzny realizm, i wymiar paraboliczny, no, przenośnia, prawda. Otóż w tym wypadku, zarówno wymiar realistyczny, jak i ten. Para, paraboliczny związany jest z innymi świętami, nie ze świętem zmarłych, czy z zaduszkami, tylko z wielkanocą. To wprost jest pod koniec słuchowiska wynika, że akcja akcja, no, ten monolog jest wygłaszany w czwartek, w piątek bohater ma wizytę hydraulika. A w sobotę i w niedzielę nie ma żadnych planów. I to jest, e, powiadam, aspekt prozaiczny jest prosty no. po prostu jest samotny człowiek, który nie ma już zajęć, który nie ma rodziny, który nie ma nikogo bliskiego, który jest sam, mówi do siebie. E, I co znaczy ten hydraulik w piątek? No, to jest oczywista metafora. Mm, odkupienia grzechów, bo tam mówisz, hydraulik ma przyjść w sprawie nieczystości. No więc oczywiście ten wymiar prozaiczny, realistyczny jest prosty. Ale co znaczy to, że on w sobotę i w niedzielę nie ma żadnych planów i to jest bardzo silnie podkreślane, kilkakrotnie on mówi nic, nic, nic. No to jest taka metafora, aluzja do tego, że żyjemy w czasach, kiedy w niedzielę nie następuje zmartwychwstanie. No to jest aluzja do Triduum, prawda? Piątek, sobota i niedziela. To, że w sobotę nic, to jeszcze nic nadzwyczajnego, ale że w niedzielę nic się nie stanie, to już jest znaczące. I powiadam, w tym sensie, to można łączyć również z tymi świętami, które teraz nadchodzą. Choć z trochę innego powodu. Może z tego, że u Beketa nie tylko w tym słuchowisku, w wielu innych utworach, jest taka, takie osobliwe zjawisko pamięci, że y, bliscy czy ludzie, których się znało, umierają dwukrotnie. Najprzód umierają no, materialnie, realistycznie, odchodzą z tego świata, ale potem jeszcze trwają przez jakiś czas w pamięci. No i tutaj mamy dwie takie postaci, no postać ojca i postać partnerki bohatera, kobiety z którą ma dziecko. No i sami ci bohaterowie, którzy mówią w głowie tego naszego głównego bohatera, podkreślają to, że ich moc pamięci się wyczerpuje. To znaczy najpierw to milknie ojciec, a potem milknie ta kobieta. I podczas akcji tego właśnie słuchowiska jest zasugerowane, że być może ta kobieta po raz ostatni do niego jeszcze mówiła, oczywiście w jego głowie, w jego pamięci. A morze, które także jest tym elementem dosłownym i metaforycznym, jakie jest znaczenie morza u Samuela Becketa? No, to jest doskonałe pytanie. To morze u Becketa pojawia się w bardzo wielu utworach. I zawsze jest skontrastowany z ziemią. To znaczy, ziemia to jest jakby pierwiastek męski, kamienisty, suchy, a może to jest pierwiastek żeński, z którego być może wyłoniło się w ogóle życie i które ma tajemniczy szum, i które jest jedynym źródłem jakiegokolwiek dźwięku. Zwróćmy uwagę, że na ziemi nie ma ani wiatru, ani piorunów, innych odgłosów naturalnych. Ziemia jest cicha, jakby martwa, a morze jest, daje jakiś pogłos, który oczywiście, jak zwykle, u Beketa ma to drugie znaczenie, ważniejsze, metafizyczne. No to jest to, co znamy, powiedzmy, w słynnym wierszu Herberta do Marka Aureliusza. Kiedy jest to słynne zdanie, że niebo zacznie mówić barbarzyńską mową gwiazd, prawda? Mówi. Czyli kosmos do nas jakoś mówi, ale to jest nieludzki język. I może u Beketa ma właśnie tę funkcję, że to jest głos jakiejś tajemnicy, głos tajemnicy całej rzeczywistości, od której jak wiemy, bo sam ten bohater o tym mówi. Bohater ucieka przed tym głosem. Ucieka aż do Szwajcarii, prawda, gdzie nie ma morza, ale że ten odgłos go nie opuszcza. Nie może się uwolnić. Nie widzi tak. morza? No tak, no to jest powiadam, jeżeli traktujemy to w kategoriach właśnie realistycznych, psychologicznych, no to można to widzieć jako rodzaj obsesji, natręctwa, fobii, tak? Fobia, że ktoś nie znosi Dźwięku morza, chciałbyś siedzieć w ciszy. No, można to zrozumieć w kategoriach psychologicznych. Ale, ale, można też takim, ale, ale to też jest metafizyczne, że to jest głos świata, z którym człowiek nie jest w stanie się porozumieć. Pojawia się taki wątek utopienia się tego ojca w morzu, rozpłynięcia, czyli znów przejście na. Na drugą stronę rzeczywistości albo rozpłynięcia się w nicości. Samuel Beckett po raz kolejny stawia bohatera w sytuacji egzystencjalnej, a, ale nie po to, żeby psychologizować. Nie, u Becketa zawsze każdy bohater, każdą jakąkolwiek sztukę weźmiemy, jest właśnie zanurzony jednocześnie w tych dwóch wymiarach. To jest zamysł pisarza, to jest zamysł Becketta. W jakiejś mierze trudno powiedzieć przejęty, ale wzorowany na Joyce'ie, który właśnie w ten, tego rodzaju poetykę stosował, żeby brać zawsze konkret jako punkt wyjścia, coś bardzo konkretnego, jakąś taką oczywistą sytuację i tak ją napisać, tak ją przedstawić, żeby ona zaczęła znaczyć co innego, żeby stała się archetypem. I ten nasz Henry, bo tak się on nazywa, bohater, mówi się, że główny, bo jest jeszcze ta partnerka, ale partnerka jest nierealistyczna, nierealna, bo mówi u, nie, u niego w głowie jest rodzajem ducha, prawda? Jedynym bohaterem tego słuchowiska jest Henry, ten samotny człowiek, który idzie nad morze i tam mówi do siebie lub myśli. Ale mówi, bo to właśnie ma pewne też znaczenie, że on do siebie mówi, bo, bo nie ma do kogo mówić, ani nigdy do niego nie mówi, poza morzem, prawda, które mówi niezrozumiałą mową. To, to jest portret człowieka, ale nie portret człowieka jakiegoś wyabstrahowanego zupełnie, tylko to jest portret człowieka kultury czy tradycji judeochrześcijańskiej. I te dwie postacie, które on ma w głowie, czyli ojciec i ta partnerka, no to są prefiguracje mm, tradycji judeochrześcijańskiej. Ojciec to jest ten surowy Bóg, sędzia, można go kojarzyć, kojarzyć, bo to nie jest dosłowne z Bogiem Starego Testamentu, a kobieta to jest jakaś figura tego Boga człowieka, to jest ten drugi człowiek, z którym się człowiek porozumiał, prawda, spłodził z nią dziecko, coś z tego wyniknęło. No więc to są te dwie podstawowe figury tej na naszej cywilizacji, naszej kultury judeo-chrześcijańskiej. Tylko, że Beckett pokazuje, że obie te tradycje już zamierają. Jedna dawno zmarła, że ten ojciec się najpierw tu topił po prostu. Oite, I milczy. Oite, I mil, znaczy jeszcze przez jakiś czas do niego mówił w głowie, aż zamilkł. A teraz potem kobieta, która też już nie żyje, jak wszystko na to wskazuje, mówi w jego głowie. I zapowiada, że właściwie to jest jej ostatni głos. Czyli inaczej mówiąc, Beckett portretuje naszego człowieka współczesnego, człowieka XX wieku, kiedy no obie te figury, obie te tradycje zaczęły zamierać. Ja nie twierdzę, że one całkowicie zniknęły, bo doświadczenie uczy czegoś zupełnie innego. Ale w głębinowym sensie diagnoza Becketa jest taka, że mm, głosy, które w Starym i w, i w Nowym Testamencie są opi opisywane jako głosy objawione, że często księga, no Apokalipsa, wiele ksiąg zaczyna się od tego, że głos mi podyktował oto ten tekst, tak. prawda? Że to się kończy i że właściwie człowiek jest zdany tylko na samego siebie i dlatego człowiek mówi. Już człowiek nie, przestaje słuchać, bo nie ma kogo słuchać i mówi. I teraz proszę zwrócić uwagę, co, o, o czym on mówi. On mówi, z jednej strony, niby zarysowuje to swoje życie, tę to, 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 to swoją bardzo specyficzną y, naturę, swoją, swój dziwny charakter że on jest jakimś takim dziwakiem, samotnikiem, biedakiem pewnego rodzaju, który nie wiadomo, co robił w życiu. Ale druga rzecz to jest, że on mówi, że przez lata opowiadał swoje historie. I sam wymyślał, jak, jak, jak pisarz, jak dziecko roi sobie jakieś tam fantazje. I ta historia jest tu oto w tym słuchowisku opowiedziana po raz kolejny z taką próbą dopowiedzenia jeszcze dalszego ciągu, że on jakby ją w czasie rozwija, że po każdym takim seansie mówienia on jeszcze tam dodaje epizod czy, czy parę zdań więcej. I z kolei ta, ta historia no można powiedzieć jest kluczem do, 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 do całego słuchowiska. Bo z kolei ta historia, no to jest ewidentna metafora y, chrześcijaństwa, no, że bohaterem z kolei tej historii, którą on sobie opowiada, to jest człowiek imieniem, y, 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 znaczy ten człowiek, który siedzi w, samotny w zimie, do którego przychodzi y, przyjaciel lekarz, no, czyli przychodzi go jakby uzdrowić, właśnie. No, ale to okazuje się, że to jest lekarz fałszywy, lekarz uzurpator, który nie jest w stanie uleczyć, tylko który jest w stanie wyłącznie znieczulić dać mu zastrzyk na uspokojenie i na uśmierzenie bólu. I nic więcej. I jest jeszcze tam bardzo taka wyrafinowana. Mm, mm wyrafinowany szczegół, że on zaraz potem ma następną wizytę i ma dokonać, par par, trudne słowo, usunięcia wszystkich narządów rodnych jakiejś kobieci. Prawda? I no to, to co to jest za uzdrowiciel, więc to wszystko razem, co tutaj opowiadam, no, jest, składa się na taki wielki portret tragicznego losu współczesnego człowieka, który stracił jedną wiarę, usiłował, nie wiem, wskrzesić jakąś swoją, taką namiastkę wiary, jaką są te opowieści, tylko że ta opowieść jest opowieścią o Bogu fałszywym, a nie o Bogu prawdziwym, który zbawia. To jest tylko taki Bóg, który uśmierza ból. No, czyli klasycznie to jest portret naszej cywilizacji. I to jest bardzo ciekawe, że to jest, bądź co bądź, no, napisane, no dokładnie 60 lat temu, jak Beckett już wtedy, kiedy przewidział. Nie, przewidział to, co właściwie dopiero teraz na naszych oczach jest, staje się takie w pełnej jasne. okazałości. Tak, tak. Znakomity Andrzej Mastalerz, w... Wydaje się, że to jest tekst stworzony dla. No, ja go namawiałem doktora. długo do tego, mówiąc, że to jest absolutnie rola do niego, dla niego. I rzeczywiście no, on wywiązał się z tego zadania rewelacyjnie. No, ja uważam, że to jest jedno z, naj, z największych jego osiągnięć aktorskich, przynajmniej radiowych. Jestem mu za to bardzo wdzięczny i podziwiam. Jako ten. Głos rojący się w głowie partnerki Ady Katarzyna Dąbrowska w rolach epizodycznych Piotr Kozłowski i Małgorzata Prochera. Popioły w przekładzie i reżyserii naszego gościa Antoniego Libery już w sobotę o godzinie 19. Gorąco zachęcamy do słuchania. Dziękuję bardzo i też zapraszam serdecznie.